Witamy Was wszystkich serdecznie, to już 7 odcinek PowerRzutu. Tym razem moim i Waszym gościem jest Patrycja Świerżewska. Patrycja, witamy. Dzień dobry. Jak nastawienie przed konkurencjami? No, bardzo dobrze. Okej, nie gadajmy więcej, przejdźmy do losowania kopert. No, jak wiesz, tu nie ma ani pieniędzy, ani biletu, są tylko kolorowe, kurczę, karteczki. Znowu mi się zakręciły. Okej, ile mam wybrać? 3. Raz, 2. I 3. Te dwie na razie niepotrzebne. Odwróć sobie, zobacz, okay. Co będziemy rzucali. Coś niebieskiego. Okej, okay, tak. Niebieskie prawo. Ok. Żółte. Ok. I trzecia. Niebieskie lewo. Bramka jest twoja, możesz rzucać. Pierwsze co? Próbuję w środek. Dobra, żółte, pierwsze. Uwaga. Siedzi! Podam ci piłkę, bo nie chcę wrócić za szybko. Teraz niebieski dół, lewo czy prawo? Prawo. Prawo, okej. Siedzi, no. Widać, że z środka... O, czekaj, muszę wejść tutaj. Ja cię. Widać, że z środka dobrze rzuca. I niebieskie lewo. O, super, no niestety. Dobra, niech poleci. Dwa trafione rzuty? No nie jest tak źle. Okej, świeża, druga konkurencja. No nie do końca twoja pozycja, ale power w ręce masz, także z tym power rzutem sobie poradzisz. Mam nadzieję, że tak. Pamiętaj, jedno odbicie maksymalnie, jeśli trafisz bezpośrednio, punkt bonusowy. Okej. Oddaję tobie pole karne. Ale to będzie trzeba na wideo sprawdzić. To będzie trzeba na wideo sprawdzić. No. Powiem szczerze, że wideo weryfikacja zweryfikuje twoją próbę. Przejdźmy teraz z powrotem do trzeciej konkurencji. Okej, świeża. To nie jest twoja pozycja na boisku, ale każda piłka kręczna musi umieć wkręcać. No tak. No tak, no. Trzy piłki nie możesz wejść na boisko, muszą wpaść do bramki. Każda piłka to jest punkt. Dobra. Dobra. Tam będę czekał i patrzył, czy aby na pewno przekroczyła. Okej, okay, pierwsza próba. No niestety, gdzieś tam trochę za daleko. Druga próba. Padło! Dobra, i trzecia. Też padło, brawo! Jak na boczne rozegranie, ze skrzydła sobie nieźle radzisz. Dzięki. Okej, okay, piąta konkurencja. Trochę ruchu, nie zaszkodzi. Jak nastawienie przed tym kręceniem? Nie wiem, czy sobie poradzę, to tak nie robiłam. Ja wiem, przedszkole, te sprawy, no gumy, klasy. Okej, okay, dobra, 30 sekund. Jak będziesz gotowa, powiedz, puszczam stoper i wtedy rzucasz. Okej, okay, test, trening był. Poszło. Pierwsze, pudło. Drugie, pudło. A w razie wpadło, co ja mówię? Wpadło. Wpadło. Padło! Padło! Jeszcze 7 sekund! 5, 4, 3, 2! Już czas się skończył. Czekałaś, czekałaś, ale nie jest tak źle. Trochę się zmachałaś. Tak, troszkę tak. To dobrze, konkurencje wymagają tego, żeby tak łatwo wam nie było. Przejdźmy teraz na następnej konkurencji. Patti, przedostatnia konkurencja. Słabe selfie. Słabsza ręka, aparat w dłoń. Piłka musi być za tobą, nad tobą, gdziekolwiek. I w stronę bramki dobrze by było, żeby leciała. Będzie piłka na zdjęciu, punkt bonusowy, resztę punktów sędziowie przyznają.
Dobra, dobra. Dobra. 7 metra, żeby było uczciwiej, tak. A, dobra. Znaczek aparatu na... trzymać możesz albo w poziomie, albo w pionie. Pamiętaj, że zdjęcie będą wszyscy widzieli, więc to też takie ważne, nie? A te skubana polowała! Okej, okay, ale piłki i tak nie da się. Idziemy do naszych sędziów, zdjęcie zobaczą. Piłki nie widać, więc punktu bonusowego nie ma. Od 1 do 3 punktów. Proszę bardzo, wasze oceny. 1, a nie 3, ach się. 3, a się poleciało. 7 punktów razem. Nie, 8, przepraszam, 8 punktów razem. Także 8 punktów konkretnie pana swoje konto. Niestety piłki nie ma, więc punktu bonusowego nie ma. Okej, okay, nie za mocno. Okay. Wszystko widzisz? Tak. Nie widzisz przeszkód, rozumiem. Okej, okay, dobra. Czekaj, stój. Ja ci podam piłkę. Stoisz na prosto od bramki. W bramce bramkarz stoi. Jeszcze żywy. Już możesz rzucać, śmiało. 2 metry od lewego słupka, od prawego słupka. A, to tak. Tak, tak, dosyć mocno obok. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. I stój. Ty jak... Ty widzisz czy nie widzisz, bo stanęłaś na wprost bramki? Nie. Nie? Aha, dobra. Okej, okay, na... Poczekaj, a to jak tak? Teraz masz na wprost bramkę. Okej. Okay. Tak? No, już tak bliziutko słupka, ale nie wpadło. Prawego? Też prawego. Okej, okay, stój. Piłka. I okej, okay, trzeci rzut. Zdejmij na chwilę szalik. Trafiłam? Tak, trafiłaś. Przyjmijmy, że trafiłaś. Okej. Okej, Patty, ta konkurencja została specjalnie dla ciebie wymyślona i tylko dla ciebie, przez twoje problemy z błędnikiem i to wszystko. Nie ma problemu. Stoisz tyłem do bramki, między nogami musisz trafić w poprzeczkę. Także próbuj. Jedna próba. Brawo! Nie spodziewałem się. Także zakończyliśmy twoje zmagania w powerrzucie. Jak się podobało? Bardzo mi się podobało, fajnie, fajnie się bawiło. To dobrze, okej. Okay. Za chwilę na ekranie zobaczycie, ile Patrycja zdobyła punktów i śledź nasz profil, bo niedługo kolejne odcinki powerrzutu. Dzięki, Patrycja. Dzięki.